I witam w drugiej części. Uciekliśmy zombiakom, a teraz coś tu Claire widzi. Co tam widzisz? Ooooo! Co do nas tak napierdziela? Właśnie, who are you? Huh? You're not a zombie. Well, great. We're right there. I'm coming over. No, zobaczymy, kto to. Kolejny zboczek. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Whoa, co to było? Gość. Widzieliśmy przez chwilę wnętrzne głowy Steve'a. Widać, że jest pusty. A Claire Redfield osiwiała. Chwilowo, co znaczy za kolej jej się zrobiły. Czy coś tam, nie wiem. No, takie drobne błędy graficzne będą. Czasami. Rzadko, ale będą. No, see you soon. Sailor Moon. A my będziemy ciebie śledzić. Przyznacie, że w tej części Claire wygląda sexy. Dobrze, stamtąd przyszliśmy. Stamtąd. Tu jest zamknięte. Kompletnie zamknięte! Tutaj nie możemy się dostać, ponieważ musimy znaleźć taki emblemat. Czy tu coś mamy? Nie, ale jest dziwna kamera. Idziemy sobie stąd. Idziemy tu. Ale dziwne to jest sterowanie. W ogóle całkiem na odwrót. A co tu mamy? Tu jest zamknięte. Chciałem powiedzieć biegnij Jill. A to nie jest Jill, to jest Claire. Muszę się przestawić. Szkoda, że tu Claire nie ma tego stroju do wyborów. Oficjalnej wersji gry, tylko w dodatku tym co widzieliście, ten battle mode. Dobra, tam wzięliśmy roślinkę. Gdy zapomniałem jak się strzela. Jezus. Puczaj. Kurde. Jak tu się strzelało? Tu coś jest? Nie. Aha, tak. Dobra. Holy shit. Dobra. Pif paf. Spadaj. Kurna. Spadaj, wow. No. No nie, już Claire jest zraniona. A na razie nie będę brał roślinki, może się uda. Co to jest? Kibel! Zombie nasrali. Dobra, idziemy tu. Nasrały zombie. Zombie? Nie wiem. Wow. Dzień dobry panu. Co pan tutaj śpi? Libacja alkoholowa. Dobra. To sobie możecie przeczytać. Bo mi się nie chce. A znaczy tak mniej więcej przeczytałem. Grałem pierwszy raz. Co dokładnie tam pisało? Tego nie wiem. Ktoś tam puka?
Ty pukasz. Ale czemu pukasz? Przecież możesz śmiało wejść, aha, już. Dobra, bierzemy amunicję. Fuck! Szpadaj! O! To bierzemy szybciutko. Wow. Wow. Mocny zombiak. Padamy. Szkoda tam amunicję trafić. tracić. O Jezu. Znowu ty. O nie. Spadaj. Kurczę, nie pamiętam, czy coś tam na górze było. A, trudno. Przyznacie, że tutaj panna Claire wygląda. A Jezus, wszystko mi się nie... Ktoś na nas warczy. Nieładnie. Nie powinien tak warczeć. Może tu coś jest? Nic, nie ma. Dobra, smacznego. Ciap. Chodzimy tu. O nie. Wow. Dobra. Nie wiem, czy dobrze robię. Jezu. No i czego się tak tłuczesz? No, nie mogę przestrzelić, bez sensu. I następne... O, kurde. No, jeszcze wstań, no. Chodź tu. Bo jak cię zaraz... Widzi mi się tłuk. Kurde, picie mi się skończyło. Ma ktoś z was picie? Picie dajcie. Jezu, co ja włączam? Kombajn. Idziemy tu. Dobrze. Oddamy wszystko metalowe. Claire, wyciągaj tego Dido. Tam przecież masz go schowanego. Dobra, silnika chyba nie jest metalowa. A, dobra, wezmę tą roślinkę, bo... Jill. Claire. O, tu widzicie? Też się tak ściana tutaj po lewej stronie otworzyła. O. Nie wiem, dziwne. Pibop. Mam taką machinę, która robi kopię różnych takich przedmiotów. A my będziemy musieli... tam pamiętacie ten medalion, co mówiłem, że trzeba tam włożyć w tych drzwiach? To trzeba będzie włożyć i zrobić duplikat. Tylko, że w formie takiej niemetalowej. A w formie... Czekajcie, tam coś było chyba jeszcze. Tu. Tak, do czytania. A w formie takiej plastikowej, czy coś tam, nie wiem. Czy innego materiału. Po prostu są te bariery. I... jeżeli się wejdzie z metalowymi przedmiotami, to te okna i te drzwi się zamykają. Nie wiem, czy jest sens pokazywać.
To sobie weźmiemy te rzeczy. Bardzo przydatne później. Hopsa, hopsa. Dobrze. Dobra. Wszystko chowamy tu. Tylko nie myślcie, że jak ja tu dam, tak jak widzicie, tam dałem przedmioty, ale tu nie ma. To nie jest tak. To są dwie różne miejsca. To nie jest jak z tymi skrzyniami, że się wchodzi do obojętnie jakiej skrzyni z safe roomem i w skrzyni mamy wszystko. Ktoś tam klika. Pewnie na Facebooku. Fax. Key. Ktoś tam klika. Może ktoś na chattery. Nie, to Steve. To Stevie Wonder. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Yes, your twój brat. Your siblings. Nie wiem, czy macie podobne wrażenie, że tego Steve'a robi na wzór Leona z drugiej części. Bardzo podobny. Got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows latitude and longitude of this place. Claro, teraz myślę. Jakie to ja miałem hasło na Facebooku? Nie, to nie jest hasło z Facebooka, to jest hasło z naszej klasy. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. No, Leon, jakby nie patrzeć. I know. Że to jakiś brat? Daleki brat albo kuzyn? What was that all about? Nie wiem, ale masz nice boobies. Dobra, to przyciśniemy, a to nam włączy, zobaczycie co. Nie, nie, nie ten, o, właśnie, o to mi chodziło. Dobrze. Teraz pójdziemy sobie zapisać, jeszcze wrócimy, ale za chwilę. Tu. To damy. To coś. Tylko nie myślcie, że to od razu mi zrobi kopię, bo jeszcze musimy znaleźć pewien materiał, z czego zostanie wykonana ta kopia. Takie buty. Dobra, wracamy się. Teraz spokojnie sobie zapiszemy. Okej. Okay. Tu. Cyk, tyry. Dobra. Idziemy odłożyć. To coś. Okej, spoko. Tu. I wychodzimy. Znaczy wychodzimy. Jeszcze sobie tu zabierzemy pewne rzeczy, ale to w kolejnym odcinku.